wbrew pozorom udział inwestorów indywidualnych na polskim rynku jest nadal wysoki, jeżeli porównamy to na przykład do krajów Europy Zachodniej. W Polsce ten udział na chwilę obecną kształtuje się na poziomie około 12%, co nie oznacza, że nie może on być wyższy. Odpowiadając na pańskie pytanie, trzeba podejmować realne działania. My jako emitent podjęliśmy właśnie takie działanie, uruchamiając program Orlen w portfelu. To jest inicjatywa, która tak naprawdę jest wspólną inicjatywą nas jako emitenta, domów maklerskich, ośrodków edukacyjnych, w tym akurat w przypadku CFA Society Poland i stowarzyszeń. Naszym partnerem w ramach tego programu jest Stowarzyszenie Inwestora Indywidualnego. To jest rząd wielkości kilku procent. Oczywiście nominalnie to są dużo wyższe wartości, bo giełdy krajów zachodnioeuropejskich są dużo większe, jeżeli chodzi o wartość nominalną. To jest też oczywiście dużo dłuższa historia inwestowania, bo często sięgająca 100 albo ponad 100 lat. My nie mamy takiej historii, dopiero uczymy się tego długoterminowego procesu inwestowania. Tym ważniejsze są tego typu inicjatywy, które z jednej strony zachęcają do długoterminowego inwestowania, z drugiej strony edukują, jak podejść do tego zagadnienia. Dlatego my w ramach programu Orlen w portfelu zdecydowaliśmy się uruchomić również część edukacyjną. Właśnie wspólnie z profesorem Jałgą i CFA Society Poland przygotowujemy serię podręczników interaktywnych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych, z których będą mogły dowiedzieć się, jak podejść do zagadnienia inwestowania na rynku kapitałowym. Te osoby, które później zechcą się zmierzyć, sprawdzić poziom zdobytej wiedzy, będą mogły przystąpić do egzaminu i osoby, które pozytywnie zdadzą ten egzamin, otrzymają dodatkowo certyfikat sygnowany przez CFA Society Poland.